dochody dla inwestycji budowa pawilonu handlowego przy ulicy Balickiej w Krakowie, tu numer 212. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa pawilonu handlowego przy ulicy Balickiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie. Zamierzenie inwestycyjne pokazą budowa pawilonu handlowego z wewnętrznym układem komunikacyjnym, pylonem reklamowym, linią samochodową na działkach numer 78/1, 79/1, 80/1, 78/2, 79/2, 80/2, obręcz 48 Krowodża oraz zjazdem z działki numer 337, obręcz 48 Krowodża przy ulicy Balickiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie. Opinię wystąpił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. To jest druga budetka przy ulicy Balickiej. Tak, jakby przybliżając Państwu lokalizację, jest to na wysokości wjazdu do osiedla domków jednorodzinnych Uniwersytetu Rolniczego, czyli można powiedzieć za tym ośrodkiem szkolenia ruchu drogowego po prawej stronie. Mały pawilon handlowy o niskiej zabudowie, myjnia. Zarząd zaproponował pozytywną opinię w tej sprawie, czyli uchwałę z pozytywną opinią. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. O tym powiedzą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, które wyda Wydział Architektury i Urbanistyki. Tyle. Mało z tego firma, która się stara, musi przedstawić, no jeśli już złoży, musi przedstawić wszystkie opinie uzgodnienia zarówno z Enionem, z gazownią, z MPWiK i z IKIDA. Także to jest po stronie już, że tak powiem, wykonawcy i procedur, jakie obowiązują w Wydziale Architektury przy staraniu się o WZ, a później przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Nie jest radą rozstrzygać, czy będzie jakiś szambo, czy będzie jakaś inny zbiornik, czy jakiś sposób, że tak powiem, odprowadzenia dróg. To pozostaje po stronie zawodowców, którzy się na tym znają. My mamy ocenić, czy inwestycja, instalacji. I w tym momencie, jak widzę taki projekt, to po prostu i wiem, i przygotowuję również WZ-ki i robię odprowadzenie kanalizacji. I bez tego, bez pokazania, jak wygląda kanalizacja, gdzie się będzie odprowadzać, choćby nawet opisowo, a w projekcie tego nie było, to w tym momencie nawet nie składa się dobrze do takich WZ-ki. A tutaj po prostu WZ-ka jest niekompletna. Skoro, tak, skoro Wydział Architektury się zwrócił o wydanie opinii, to znaczy się, że według Wydziału Architektury dokumentacja na ten etap jest kompletna, jeśli nie, będą prosić o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi prymami, ale to nie jest nasza rola, że tak powiem, wyręczać Wydział Architektury w tych sprawach. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję, zamykam dyskusję w tej sprawie i obrady nad tym porządkiem obrad. Na tym punktem obrad przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana radnego przeliczenie głosu. Jedenaście osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nikt, kto się wstrzymał? 8. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że rada podjęła uchwałę.